Jak osiągnąć lub zbliżyć się do stanu pogody ducha? O tym dzisiaj opowiem, podzielę się siedmioma receptami one są dość proste. Idź swoją drogą, nie komplikuj spraw, dbaj o siebie, ćwicz nabieranie dystansu w napiętych sytuacjach. Często dziękuj i pamiętaj, że nic ci się nie należy, a wszystko jest darem zadawaj sobie trud dochodzenia do sedna sprawy w tym, co istotne, a swoje siły kieruj na dobre działanie, które będą twoją spuścizną. I to już, to jest, to jest moim zdaniem te siedem te porad, które staram się stosować u siebie. Ale czy to takie proste? A w ogóle skąd to pytanie? Tak? Skąd to pytanie? Dlaczego się tym zająłem? Niedawno na spotkaniu z menadżerami ktoś poprosił mnie o taką odpowiedź. Odpowiedź właśnie jak osiągnąć albo zbliżyć się do stanu pogody ducha. Do stanu pogody ducha, czyli gdy tak spojrzeć definicyjnie, co to jest, no to stan wyciszenia, spokoju, braku trosk. Czemu on mnie o to zapytał? Mnie, osobę o wybuchowym temperamencie, która ma tendencję niekiedy, żeby robić z igły widły? <laughs> Może dlatego, że mam... Kilka siwych włosów i stwierdził, że skoro jestem 20 lat starszy od niego, to może odrobiłem jakieś ćwiczenia w obszarze pogody ducha i nabierania dystansu. A może dlatego, że kilka lat temu napisałem książkę o podtytule Pogodne przywództwo, gdzie mierzyłem się z tematem pogody ducha w zarządzaniu i w przywództwie, w ogarnianiu siebie i w ogarnianiu spraw innych, innych osób. Nie, nie, ale ja nie jestem tutaj wzorem metra pogody ducha. Mam masę do odrobienia w tym temacie, ale może właśnie dlatego tę książkę napisałem. Jak to mówią, zwykle jesteś ekspertem w tym temacie, w którym masz najwięcej do zrobienia. No to skoro jestem ekspertem w tym temacie, bo mam tyle do, do odrobienia, to może pójdźmy głębiej w temat pogody ducha, w temat tego, jak ją, jak ją budować. Oczywiście, abstrahując od mojej książki, temat pogody ducha jest tematem Większym, starszym i rzecz jasna, dużo mądrzejszym ode mnie. Gdy rzuciłem okiem na takie różne podpowiedzi, gdy zapytałem wujka Google, tak, co z tam z tą pogodą ducha, no to oczywiście znalazłem tak zwaną modlitwę o pogodę ducha. Pewno słyszałaś, słyszałeś, a jak nie to, posłuchaj. Boże, użysz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Och, to w zasadzie jest chyba. Zupełna odpowiedź na to pytanie o pogodę ducha, czyli co zrobić? No tak, z jednej strony godzić się z tym, czego zmienić nie mogę, z drugiej strony odważnie zmieniać to, co mogę zmienić, no i mądrość, żeby odróżnić jedno od drugiego, czyli jeżeli mam coś zmienić, to mam to zmieniać, a nie udawać, że się nie da i chować głowę w piasek, ale z drugiej strony po co otwierać sobie tam fronty, gdzie niczego nie wygram, tak? no to można by powiedzieć, nawet ta modlitwa pogody ducha brzmiała prawdopodobnie bardziej syntetycznie i tak bardziej zwięźle niż. Te moje 7 rad, które zaczerpnąłem z Izrikus, pierwszy, pogodne przywództwo. No dobrze, natomiast mm, może się okazać, że to właśnie ten mój Izrikus, te moje siedem podpowiedzi, to jest rozwinięcie tej krótkiej pogody ducha, bo można powiedzieć, no dobra, no tak właśnie chcę, tak? Chcę tutaj. Godzić się z tym, czego nie mogę zmienić. Chcę odważnie zmieniać świat, tam, gdzie da się zmieniać, chcę mieć mądrość, nie? ale jak to robić? Jakieś wskazówki. No i można powiedzieć, że, że to, co ci przed chwilą powiedziałem na tym zupełnym wstępie, o tych, o tych siedmiu wskazówkach, to jest właśnie ten, ten call to action, to działanie, które należy podjąć, żeby żeby przybliżyć się do stanu, do stanu pogody ducha. Mam poczucie, że mnie to przybliża do stanu pogody ducha, chociaż, jak mówiłem, droga jeszcze daleka. No to dobrze, to skupmy się jeszcze przez kilka minut na tych siedmiu obszarach, które tak wymieniłem szybko. Pierwszy był, mówiłem ci, idź swoją drogą. Czyli buduj swoją niezależność. Buduj swoje autonomiczne patrzenie na sytuację. Pytanie, które, na które dzisiaj odpowiadam, padło od menadżera, czyli od osoby, która kieruje innymi osobami, która bierze odpowiedzialność. No tak jak jesteś menadżerem, to z dnia na dzień, z roku na rok sobie coraz bardziej zdajesz z tego, że jesteś na ścieżce samotności duchodystansowca. Jesteś wśród ludzi, masz prawdopodobnie dobre relacje z ludźmi, ale jednocześnie Twoja odpowiedzialność, Twoje zadania to są jednak działania autonomiczne, działania w jakiś tam sposób. Samotnika, który, który gdzieś tam biegnie na, na długi dystans, w związku z tym zdając sobie z tego sprawę i idąc na własną ścieżką, akceptując własną ścieżkę, to jest, to jest jeden sposób. Czyli też, też tak naprawdę nie tyle oglądając się na innych, co oglądać się na swoje wnętrze, na swoje powołanie, to może być ta, ta jedna wskazówka. Druga wskazówka, którą Ci powiedziałem na samym wstępie, to nie komplikuj, nie komplikuj spraw. Tak, bo się wydaje, że podobnie jak ja, też może mieć tendencję do tego, żeby. Szukać komplikacji tam, gdzie ich nie ma. Wiele spraw po pierwsze jest prostych, jeżeli się nad nimi chwilę zastanowić, a po drugie, nawet jeżeli nie są zbyt proste, to możemy przy odpowiednim wysiłku je uprościć. Upraszczanie proste spojrzenie na sytuację naprawdę daje święty spokój. Potem mówiłem o tym, żeby dbać o siebie. Tak, dbaj o siebie. Tak. Zadbanie o siebie jest wędrówką w stronę pogody ducha. No że jestem wyspany, jeżeli. Coś zdrowego zjadłem, jeżeli zadbałem o siebie, jeżeli rozwijam się intelektualnie, czytam, oglądam jakieś wartościowe materiały, dbam o relacje, dam o poczucie sensu, modlę się, kontempluję. No to mam ten mój instrument, tak? Mój organizm, moje ciało, mój, mój mózg, mój umysł przygotowany do tego, żeby akceptować rzeczywistość. Jeżeli nie będę dbał o siebie, jeżeli pominiesz ten, ten aspekt, gdzieś tam zatracisz się w tym pędzie, zmęczeniu, wycieńczeniu. Gdzież? Gdzież na resztkach paliwa, na oparach dojedziesz do pogody ducha? Bajo się. Kolejnym postulatem, o którym ci mówiłem na samym wstępie, to było ćwicz nabieranie dystansu w napiętych sytuacjach. Tak ja w książce Izrikus nazwałem to wręcz takim obszarem beznamiętność. Ktoś sobie żartował, mówi chłopie, jaka tam beznamiętność przy takim temperamencie? No tak. Natomiast to jest pewna kompetencja, tak? Potrzebujemy, każdy z nas i ty, i ja, ćwiczyć sobie tę kompetencję tego, że im więcej się dzieje, im bardziej napięta sytuacja, mieć tę umiejętność tego przyłącznika się na to, żeby spojrzeć z góry, z tego poziomu i rozsądzić sytuację w oderwaniu od emocji albo przy świadomości emocji, myślę, że świadomość, że, że emocje. Wpływają na nasze postrzeganie. To ważny ważny element, można powiedzieć, to jest cały ogromny obszar inteligencji emocjonalnej. Budowanie inteligencji emocjonalnej myślę, że to jest w ogóle jeden z najważniejszych obszarów menedżera. To oczywiście patrzenie z dystansem to nie jest cała inteligencja emocjonalna, ale, ale ważny jej ważny element. Kolejna podpowiedź brzmiała: często dziękuj, i pamiętaj, że nic ci się nie należy, a wszystko jest darem. Oj, jakże to, jakże to często właśnie w tym mamy problem, tak? Szarpiemy się z rzeczywistością, bośmy nie dostali tego, co nam się należało. Bo nie dostaliśmy jakiegoś produktu, rozwiązania, szacunku, podziękowania, przeprosin, czegoś takiego. no Okej, może dostanę raz na jakiś czas coś z tej listy, którą wymieniłem ale to będzie prezent, to będzie dar. Nic mi się z tego nie należy. To wszystko, co, co, co dostanę, czy materialnego, czy niematerialnego, to, to jest darem. Myślę, że, że ćwiczenie się w tego typu życzliwości, w dziękowaniu, mocno też kieruje nas w stronę pogody ducha. Kolejnym punktem, szóstym już punktem z tej, z tej listy, którą dla ciebie dzisiaj mam, to zadawaj sobie trud dochodzenia do sedna sprawy w tym, co istotne. No bo często nasz niepokój, Wzbudza to, że widzimy jakiś temat, szybko nadaliśmy już jakąś łatkę temu, się denerwujemy. Nie schodząc. Jeden, drugi, trzeci, czwarty poziom głębiej. Takie proste ćwiczenie, zadawanie sobie pytania pięć razy dlaczego. A dlaczego to się stało? A dlaczego on tak zrobił? A dlaczego tamto zrobił? A z czego to wynikało? I wtedy zdajemy sobie sprawę, hmm, no to tak naprawdę te sprawy często nie są takimi, jakie się pozornie wydają. W tych ważnych sprawach warto, myślę, wydaje, zadać sobie ten trud dochodzenia do, do sedna sprawy, widzenia rzeczy takimi, jakimi one są. No i ostatni obszar to kieruj swoje siły na dobre działania, na te działania, które będą Twoją spuścizną. Każdy z nas ma ograniczony zasób energii. Ja mam wysoki poziom energii, Ty mam nadzieję, że też, ale to jest ograniczone. Mogę to roztrwonić na masę jakichś mniej yy, lub bardziej nieważnych rzeczy. Albo skoncentrować tą energię na to, co chce, żeby po mnie zostało, to, żeby było ważne. I to była ta siódemka. To była ta siódemka, czyli podsumujmy ją. Idź swoją drogą, tak? nie komplikuj spraw, dbaj o siebie, ćwicz nabieranie dystansu w trudnych, napiętych sytuacjach, często dziękuj, pamiętaj, że nic ci się nie należy, bo wszystko jest darem, dochodź do sedna spraw i inwestuj swoją energię w te dzieła, które będą twoją dobrą spuścizną. To jest ta siódemka. Nad którą ja pracuję, do której Ciebie zachęcam. Jeżeli chcesz się temu przyjrzeć głębiej, to sięgnij po Izrikusa. Zupełnie za darmo mam dla Ciebie audiobooka Izrikus Pogodne Przywództwo. Na mojej stronie sklep.fruga.net pobierzesz darmowego audiobooka tej właśnie książki Izrikus Pogodne Przywództwo. Możesz tam też zakupić wersję papierową, czy wersję PDF-ową, czy, czy, na, czy na Kindle. Natomiast już bez potrzeby sięgania po książkę. Masz ten spis, masz te siedem kroków. Mam nadzieję, że będą dla ciebie pomocne. Podobnie jak mam nadzieję, że będą pomocne dla tego menedżera, który mnie prosił o odpowiedź na to pytanie, jak osiągnąć lub zbliżyć się do stanu pogody ducha. Jeżeli ten materiał był dla ciebie przydatny, to będę wdzięczny za feedback w postaci łapki w górę. Jeżeli znasz kogoś, którym to może być potrzebne, to udostępnij. Natomiast jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, no to będziesz dostawać powiadomienia o takich i podobnych materiałach, które regularnie publikuję. Do zobaczenia!